Cześć, tutaj Mateusz z Centrum Nauki Kopernik. No i w ramach akcji Kopernik w domu pomyślałem, że fajnie by było, gdybyśmy się razem pouczyli chemii. Zapewne część z Was ma teraz więcej wolnego czasu. Oczywiście ten czas możemy pożytkować na czytanie książek, na słuchanie muzyki. Albo jak ja, wypijam litrami herbaty i oglądam seriale na Netflixie, ale właśnie wtedy wpadł mi do głowy fajny pomysł na doświadczenie, które wykonamy w dwóch wersjach. Zapraszam. Samo doświadczenie też nie jest trudne. Przygotowujemy trzy sztanki z mocnym wywarem z czarnej herbaty, mniej więcej równa ilość, oraz w jednej szklance przygotowujemy roztwór soku z cytryny, następnie zwykłą wodę z kranu oraz roztwór sody oczyszczonej, też równe ilości. No i zobaczmy, co się stanie, kiedy nalejemy wywaru z herbaty do soku z cytryny. Następnie do zwykłej wody. Następnie do roztworu sody oczyszczonej. Obserwujemy barwę wywaru z herbaty. Możemy podobny efekt uzyskać bezpośrednio w szklance. Jak to należy zrobić? Możemy wkropić sok z cytryny bezpośrednio do herbaty. Pomieszać. Obserwujemy rozjaśnienie. Następnie dodać sody oczyszczonej. I też możemy pomieszać. Widzimy, że barwa również zciemniała. No i możemy znowu dodać soku z cytryny i spróbować, czy barwa wróci z powrotem. Czy można tak robić nieskończoną ilość razy? Spróbujcie sami i zostawcie odpowiedzi w komentarzach. Chciałbym, żebyście wysilili swoje szare komórki, otworzyli podręczniki, książki z chemii, no i poszukali, dlaczego tak właśnie się dzieje, dlaczego wywar z czarnej herbaty tak się zachowuje. Może podam dwie podpowiedzi. Pierwsza, zastanówcie się, czym się różnią substancje, których użyłem w doświadczeniu. Sok z cytryny, woda czy roztwór wodny sody oczyszczonej. Podpowiem, że ma to coś wspólnego z pH roztworów wodnych substancji. Oraz moja druga podpowiedź. Co ma w sobie niezwykłego wywar z czarnej herbaty? Podobnie może zmieniać kolor, na przykład sok z czerwonej kapusty, sok z czarnej porzeczki, sok z borówek. Mają one pewien wspólny mianownik. Zastanówcie się, jaki, i napiszcie propozycje swoich odpowiedzi w komentarzach. Czekam i do zobaczenia.